Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto ponownie Skyrim. No i idziemy dziś w końcu odkryć, gdzie znajduje się ta niebieska świątynia, czy jakoś tak, wiecie, wątek główny te sprawy. Pozwólcie tylko, że zobaczę mniej więcej, gdzie to jest pod kątem lokacji. Okej. Czyli do Markartu jedziemy samochodem, stamtąd już łatwiej będzie iść piechotą. No i cóż, bez zbędnych narzekań idziemy. Żeby nie było, ja wiem, że tam idę głównie dla wątku głównego i nawet nie ukrywam, że to jest moja główna inspiracja, czy tam główna zachęta. Chociaż jest jeszcze jedna rzecz. Dokąd chcesz jechać? Markart. Łaź na wóz i spadamy. Głównym powodem takim, powiedzmy, poza wykonywaniem zadania wątku głównego, miasto ponoć zbudowały krasnoludy. Jest też, powiedzmy sobie szczerze, pancerz, który można tam zdobyć. Rękawice i buty, z tego co pamiętam, nie są jakoś wspaniałe czy coś. Podobne do krasnoludzkich, coś tak jest już, wiecie, ulepszeniem względem tego, co mamy obecnie. Natomiast pancerz, sam sobie w sensie koszula, z tego co się orientuję, można nawet konkurować z ebonową, co już akurat daje jej renomę i respekt. Dobra. Póki co może po prostu nie będę się też rozgadywał czy coś, tylko idziemy. I tym razem postaram się wyciąć zbędną podróż, jeśli nic ciekawego się nie będzie działo, bo jednak no, nie ukrywam, chciałbym dzisiaj pokazać więcej niż tylko dojście do świątynki i tyle. Chciałbym już tam wejść i może nawet zrobić kolejne zadanie. Niemniej jednak, no właśnie, jeśli pokażę całą podróż, raczej się to nie uda. Więc no po prostu widzimy się już na miejscu, albo w jakimś ciekawym momencie. Dobrze. Jeszcze? Nie dobrze. Właśnie chciałem powiedzieć, że jeszcze nie jesteśmy na miejscu. Jednak mamy właśnie kolegę. Plus, widzicie, tam jest ta świątynia. Dobra, chodź smokeł. Mój kijaszek chce cię poznać. Zobaczymy w ogóle jak będzie. Póki co mamy SBR-na i delfin. Mroźny smok. Fajnie byłoby, gdyby wylądował, bo tak w ten sposób ciężko będzie mi go trafić. O, wylądował, dobra. Trzeba wykorzystać okazję, że on gdzieś tutaj stoi. Z czym on się tam bije? Dobra, mniejsza o to. Po prostu machaj, łabaczak. Z obozem tych. Nie pamiętam, jak oni się nazywają, ale ogólnie są tacy, powiedzmy, dzicy ludzie czy coś. Mniejsza o to. Może zaraz zobaczymy, jak się konkretnie nazywają. A nie, dobra, na cesarskich trafił. Dobra. Mniejsza o to, po prostu trzeba unicestwić smoka. Jak tego dokonamy, to już, wiecie, oczywista sprawa. Udało się. No. Zobaczmy, czy jest cokolwiek, co mogę ze sobą wziąć. No. Tym razem wezmę to. Dziękuję bardzo. Niestety. A nie, są. Renegaci. Typowa nazwa. Cesarskich nie uratowałem, renegatów nie uratowałem. Szkoda. Ale przynajmniej smoka pokonaliśmy. No więc w sumie jesteśmy już prawie na miejscu, jak widzicie. Muszę tylko załączyć mapkę. Jest Esbern, delfiny gdzieś się zgubiły, ale ten problem. O, tu jest. Dobra. W sumie powinienem iść jeszcze trochę bardziej naokoło i w ogóle, ale spokojnie, ja standardowo zepsuję Skyrimy po to, żeby dostać się tam jak najprędzej. Nawet już chyba nie trzeba będzie niczego wycinać, tak szczerze. Idą? Idą. Trochę wolno, ale ważne, że są. Dziwnicy pewnie z całej zębaczy czy jakoś tak. No ogólnie drapieżne ryby, mieszkające w prawie każdej wodzie. Ale teraz się nimi przejmować nie będę. Wiecie, mam ważniejszy cel.
który nawet uda się osiągnąć z tego, co widzę. O ile znowu nie... Trafi się smok, chciałem powiedzieć, ale proszę. Oto i kolejny. Chociaż... Nie wiem, czy chcę znowu go atakować. Krwawy smok, okej. Czyli tu mamy już jakieś potężniejsze odmiany, jeśli się nie mylę. Oczywiście mnie atakuje. No cóż, jak widzicie, uciekłem. Nie mam zamiaru po prostu na razie walczyć z tymi smokami. Chcę zdobyć ten pancerz, o którym mówiłem już od dawna, czy cokolwiek. No jasne, nie naładowałem. No, nie ten przycisk. Dobra. Łatwo poszło. Tego... Nie. Ale spokojnie, dobra, to sobie była czwórka? Nie, piątka. Jesteśmy coraz bliżej. Czemu nie mówię tak cicho? Ten most. Te filary muszą mieć jakieś znaczenie. Tak. To symbole Akawirczyków. Zobaczmy. Mamy symbol króla i wojownika. I oczywiście symbol smoczego dziecięcia. To ten, który wydaje się mieć coś na kształt strzały wskazującej w dół, ku podstawie. Właśnie tak. Symbol na kolumnie po lewej. Aha. Nie wiem jakim sposobem, ale się udało. Zobaczmy, co jeszcze dawne ostrza postawiły nam na drodze. Proszę, nie pamiętam, że to były takie... Takie rzeczy. Pamiętam, że to będą jakieś pułapki czy coś, ale... Nie... Już widzę, co będzie potrzebne. Dobra. Mam coś z... Światło, okej. Okay. Magiczne światło dam na piątkę. Bez niego ciężko tu będzie cokolwiek osiągnąć. A tak przynajmniej widzę, co mam zrobić. Widzicie? Płytki. Trzeba iść po płytkach przedstawiających symbol smoczego dziecięcia. To akurat pamiętałem. Okej. Okay. No magiczne światło, nie ukrywam, mocno to będzie pomagało w odnalezieniu prawidłowej drogi. Ale no. Czekaj. Dlaczego się zatrzymujesz? Powinniśmy tu zachować ostrożność. Widzisz, no i właśnie o tym mówi. Na podłodze. Esbern ma rację. Wygląda to na płyty naciskowe. Przejdziemy na drugą stronę, gdy będzie bezpiecznie. No właśnie. Teraz powinno być. Ruszajmy. Tak, tak. Sądzę, że jesteśmy blisko wejścia. Jakie, widzicie, jakie ja mądry. Umiem w zagadki. Przynajmniej tutaj. Jak w końcu się zabiorę za Portal 2, to wtedy zobaczycie, że jednak nie umiem w zagadki. Znając mnie. No ale mniejsza z tym. Niebiańska przystań. Skrzynka z nagrodą. Wezmę wszystko w sumie. Żeby było ładniej, zarzucę tu. I w jakim dobrym stanie. Tełko?
I zaraz zobaczycie, co trzeba zrobić. Właśnie, przy okazji muszę sprawdzić jedną rzecz. Faktycznie, to co słyszałem wczoraj od znajomej jednej, która jest wielką fanką Skyrima, patrzy, da się zdobyć obonowy sztylet od tego gościa nawet na początku gry, prawdopodobnie. Nieźle. To już wiem, co będę musiał zawsze robić. A oto i krwawa pieczęć. Jeszcze jedna dawno zapomniana sztuka akawirczyków. Bez wątpienia aktywuje ją. Cóż, krew. Twoja krew w smocze dziecię. Spójrz tutaj. Można zobaczyć, jakim szacunkiem ostrza darzyły Remana Syrodila. Okej. Krwawa pieczęć. Całe to miejsce wydaje się być kapliczką poświęconą. Ała, boli. Na pewno pamiętasz, że to on w tajemniczych okolicznościach zakończył. No dobra. Sposób powiedzieć, co znajdziemy wewnątrz. Jesteśmy nareszcie w naszej nowej bazie w sumie. Ale zanim coś, co ja, powiedziawszy szczerze, muszę ubrać pochodnie, jeśli to jest możliwe. Chociaż na pewno nie mam, więc jedyne co mi zostało, to magiczne światło, które trochę rozświetla wszystko. No. Ściana Alduina. Jesteśmy. Jest to właśnie to miejsce, które było naszym głównym celem na obecny moment. Owszem, niedługo będę miał inne cele. Chociaż mój cel, taki personalny, żeby nie było, to nie jest jakaś tutaj ścianka czy coś. Nie, ja oczekuję czegoś dużo większego, lepszego. Na pewno pancerze ostrzy. Mam nadzieję, że moje rozświetlenia da radę. Moje rozświetlenie da radę. Bo wiecie, no chciałbym wam to rozjaśnić. Zawsze to robię, ale... No po prostu... Nie chcę, żeby to było białe, to rozumiecie? Więc jeśli będzie ciemno, wybaczcie, ale... Bez wybielenia ekranu nie dałem rady więcej nic zrobić. Dlatego lubię ten czar światła. Rzadko kiedy go używam, tak powiem szczerze, ale... Przydatnie jest właśnie w takich miejscach jak to. Dobra, można go schować, bo już idą pochodnie nasze. Na kości Shora. Jest! Ściana Alduina. W doskonałym stanie. Nigdy wcześniej nie widziałem wspanialszego przykładu płaskorzeźby z wczesnej drugiej ery akawirczyków. Esper, potrzebujemy informacji, a nie wykładu z historii sztuki. No właśnie. Tak, tak. Zobaczmy, co my tu mamy. Ładne. Chociaż trudno mi coś z tego odczytać. Spójrz. To Alduin. Ta tablica pokazuje zaranie czasów, gdy Alduin oraz Smoczy Kult rządzili Skyrim. Tutaj ludzie sprzeciwiają się swoim smoczym władcom. Smoczy Kult dalej istnieje. Smoczy kapłani żyją. No dobra, nie do końca żyją, są nieumarli, ale ogólnie... No właśnie istnieją. Tutaj spada z nieba. Języki Nordów, mistrzowie głosu, zebrali się przeciwko niemu. Wiadomo, jak go pokonali? Czy nie po to tu jesteśmy? Ach, cierpliwości, moja droga. Akawirczycy nie byli zbyt bezpośrednimi ludźmi. Wszystko ujęte zostało w alegoriach oraz mitycznym symbolizmie. Tak, tak. Te wici, które wydostają się z ust norskich bohaterów, to akawirski znak symbolizujący krzyk. Ale nie sposób dowiedzieć się, co ten krzyk oznaczał. Chcesz powiedzieć, że użyli krzyku, by pokonać Alduina? Na pewno? No, brawo, Delfin. Och tak. Najpewniej coś związanego ze smokami. Albo samym Alduinem. Pamiętaj, tę ścianę wzniesiono ku przestrodze przyszłych ostrzy. Nic nie znalazło się tutaj przez przypadek.
No ja to wiem. Szukamy krzyku, a niech to. Potrafisz sobie wyobrazić coś takiego? Krzyk zdolny strącić z nieba smoka? No, w sumie tak. Pewnie masz rację. Liczyłam, że uda nam się uniknąć mieszania ich w tę sprawę, ale chyba nie mamy wyboru. Mhm. Gdyby postawili na swoim, czekałyby cię długie posiedzenia na tej ich górze i gadanie do nieba, czy co oni tam robią. Siwobrodzi tak bardzo boją się potęgi, że z niej nie korzystają. Pomyśl w tym racji. Czy próbowali zakończyć wojnę domową? Albo zrobili cokolwiek w sprawie Alduina? Nie. I boją się ciebie. Boją się twojej potęgi. Wierz mi, nie trzeba się bać. Pomyśl o Tiberze Septimie. Myślisz, że założyłby cesarstwo, gdyby słuchał siwobrodych? To dobrze. Siwobrodzi mogą cię wiele nauczyć, ale nie pozwól, by odsunęli cię od twego przeznaczenia. Jesteś smoczym dziecięciem. I tylko ty możesz powstrzymać Alduina. Nie zapominaj o tym. Nie zapominam. Świetnie. Miło, że już cię przyjęli w szeregi swojego małego kultu. Jakoś mam wątpliwości, czy pomogliby mnie lub Esbernowi. Rozejrzymy się po niebiańskiej przystani i zobaczymy, co jeszcze zostawiły dla nas dawne ostrza. To taka kryjówka, że lepszej nie trzeba. Niech to będzie w swej opiece. Na trzecią tablicę. Przepowiednia, która w pierwszej kolejności sprowadziła Akawirczyków do Tamriel w poszukiwaniu smoczego dziecięcia. A oto Akawirczycy ostrza. Łatwo ich poznać po charakterystycznych długich mieczach. Teraz klęczą. Ich święta misja dobiegła końca, gdyż ostatnie smocze dziecię walczy z Alduinem u końca czasów. Czy ty w ogóle słuchasz, Delfin? Mogłabyś nauczyć się czegoś o naszej historii. W takim też wypadku powinniśmy już iść się zająć innymi sprawami. Niemniej jednak ja chciałbym odnaleźć pancerz ostrzy. Nie pamiętam, którędy jedzie się do zbrojowni, w którym jest on ulokowany. Więc pozwólcie, że... Chciałem powiedzieć, że wytnę to zmaganie głupie, ale prawdopodobnie zostawię wam, żebyście sami widzieli, gdzie go znaleźć. Żebyście wy nie musieli błądzić. I wyjdę pewnie znowu tu. To nie to miejsce. Ale spokojnie, zaraz to odnajdę. Są tu kufry. Co prawda... O, jest pochodnia. Może będę mógł jej użyć. Nie wiem. Gdzie jest? Od razu lepiej. Przynajmniej będę teraz cokolwiek widział i wy też. Dobra, jest tu dużo fajnych rzeczy, ale nie. To jest pokój mieszkalny. My szukamy zbrojowni. W takim wypadku idziemy dalej. Zobaczmy, co mamy tutaj. Wyjście to nie. To nam niepotrzebne. Tu pewnie też do wyjścia. Oczywiście. Nie wiem, może tego pancerza jeszcze nie da się zdobyć. Nie jestem pewien. Ale spokojnie, ja tam go odnajdę wcześniej czy później. Więc jeszcze jedną rundkę ewentualnie tutaj zrobię. Jeśli nie wyjdzie, co najprościej we świecie. W świecie powinno się mówić, ale ja i tak mówię po swojemu, wiecie. Wrócimy tutaj już po tym, jak pogadamy z siwobrudymi odnośnie tego całego tajemniczego krzyku. Chyba naprawdę nie ma innego wyjścia. Jedyne, co ewentualnie widzę, co brak czegokolwiek. To jest smutne. Bo pamiętam, że podnosiłem ten pancerz, tylko nie mogę sobie przypomnieć właśnie gdzie. Dobra. Mniejsza o to, wychodzimy do Skyrim. Może to było tutaj, nie wiem. Chociaż mało prawdopodobne, pochodnie mogę już schować.
Niedługo tam powrócimy, tak czy siak. A póki co, no. Pora iść właśnie w obrodych. Mam 20 minut. Ale prawdopodobnie uda się to, co chciałem zrobić najbardziej. Czyli spotkać w sumie przywódcę siwobrodych. Tak, prawdopodobnie uda mi się to spokojnie zrobić. A jeśli nie, to i tak dużo nie straciliście, powiem wam szczerze. Bo spotkanie z nim odbędziemy wtedy w następnym odcinku. Chociaż nie ukrywam, prawdopodobnie wielu z was by chciało zobaczyć już dzisiaj to wszystko. Może niektórzy nie znają jego, no, tej persony. Przywódcy wielkich, wspaniałych siwobrodych. Dobra, mniejsza o to. Niech cię wiatr prowadzi. Muszę nauczyć się krzyku, który pokonał Alduina. Skąd o tym wiesz? Kto ci o tym powiedział? Wiem ze ścian Alduina. Ostrza. Oczywiście. Mieszanie się w sprawy, które ledwo rozumieją, to ich specjalność. Ich lekkomyślność i buta nie znają granic. Zawsze próbowali zawrócić smocze dziecięta ze ścieżki mądrości. Niczego cię nie nauczyliśmy? Godzisz się być narzędziem w rękach ostrz? Pozwalać się wykorzystywać do ich celów? Ostrza chcą pokonać Alduina. Ty nie? To, czego chcę, jest nieistotne. Tego krzyku użyto już wcześniej, czyż nie? A znów mamy ten sam problem. Czyżby się okazało, że Alduina nie można pokonać? Ci, którzy obalili go w zamierzchłych czasach, jedynie odwlekli dzień sądu. Jeśli koniec świata ma nastąpić, niech się tak stanie. Niech nastąpi koniec i odrodzenie. Więc mi nie pomożesz? Nie teraz. Najpierw musisz powrócić na ścieżkę mądrości. Smocze dziecię, czekaj. Wybacz mi. Postąpiłem gwałtownie. Pozwoliłem, by emocje przysłoniły zdrowy rozsądek. Mistrz Einhard przypomniał mi o mym obowiązku. Decyzja, czy ci pomóc, czy nie, nie należy do mnie. Więc nauczysz mnie tego krzyku? Dawaj, powiedz, że tak. Nie. Nie nauczę cię tego krzyku, gdyż go nie znam. Zwie się Smokogrzmot. Lecz jego słowa mocy nie są nam znane. Nie żal nam tej straty. Dla Smokogrzmotu nie ma miejsca na drodze głosu. Jak pokonam Alduina, skoro krzyku już nie ma? Parturnax, mistrz naszego zakonu, jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli zechce. Imię Parturnax. Jest naszym przywódcą. Przewyższa nas w arkanach drogi głos. Jeszcze go nie znam? W odosobnieniu, na samym szczycie góry. Rzadko z nami rozmawia, a do obcych nie odzywa się nigdy. Stanąć przed nim to wielki zaszczyt. Jak wejść na szczyt, żeby się z nim spotkać? Nie to, Skyrim, proszę cię. Jedynie ci, których głos rozbrzmiewa siłą, są w stanie odszukać drogę. Chodź, nauczymy cię krzyku, który wskaże ci drogę do Parturnaxa. Wyjść z klasztoru do Skyrim. Standardowo. Czeka nas kolejna długa wędrówka. Jakbyśmy nic lepszego do roboty nie mieli. Żeby nie było teraz, przeczekam tylko tak z 2 godziny dla bezpieczeństwa, wiecie. Żeby już się pojawili. Pokażę ci, w jaki sposób otworzyć drogę.
No, szybciej. Nie mam wieczności. Naucz się krzyku czyste niebiosa. Okej. I mamy... trzy słowa nowego krzyku. To ostatni dar, jaki od nas otrzymasz, smocze dziecię. Korzystaj z niego mądrze. Oj, tu się byś zdziwił, że to jest ostatni dar. Dostanę znacznie więcej, niż ci się wydaje. Czyste niebiosa rozwieją, lecz tylko na pewien czas. Droga do Parturnaxa jest usiana niebezpieczeństwami. Nie lekceważ jej trudów. Nie zatrzymuj się. Nie trać celu z oczu, a na pewno dotrzesz na szczyt. Okej. To papa. Jeszcze oczywiście muszę tylko uruchomić odpowiedni krzyk. Czyste niebiosa. 12 sekund, jak widzicie. Łatwo jest go użyć. Oczywiście trzeba używać trzech słów, jeśli chcemy mieć spokój, więc... Po prostu idziemy przed siebie i miejmy nadzieję, że uda się zrobić to na tyle szybko, by zmieścić to jeszcze w tym odcinku. Chociaż pewnie tak. Dobra, nie jest źle. Ostatnio pamiętam, że jakoś nie potrafiłem trafić z tym swoim krzykiem i zazwyczaj kończyło na tym, że musiałem czekać kolejne sekundy. O, jesteśmy już w strefie mrożnej. O, okej. To było łatwe. Nie ukrywam, nie spodziewałem się, że będzie tak łatwo. Chociaż nie wiem, może na lodowy upiór to jakoś lepiej działa niż na inne istoty. Dobra, kolejny. Tylko muszę trafić. No jasne. Lodowy upiór dostaje z lodu. Nie leć tego wąsza mroźnego. O, dobra, udało się. Udało się! Mimo wszelkich trudności i tego, że chodzę prawie bez pancerza. W sumie nie wiem, po co to robiłem. Jak tutaj nie było tego... zabójczego mrozu. Ale dobra, mniejsza z tym, jak widzicie, udało się. Żeby nie było prawdopodobnie... rozmowę... chciałem powiedzieć, że rozmowę będzie można spokojnie odbyć, ale... patrzę na to, że kolejny upiór się trafił, to nie jestem pewien. Chociaż mówiąc te słowo właśnie zmienił go w kurczaka, co... tylko potwierdza, że to nie będzie problem, więc no... po prostu idziemy i miejmy nadzieję, że to tyle. O, kolejna koza czy tam owca. Zresztą co by to nie było, kolejny po prostu zwierzę. Czyżby to już było tutaj? Chyba tak. Chyba jesteśmy już prawie na miejscu. Oczywiście tam jeszcze widać, że trochę jest wspinaczki, ale spokojnie, damy radę. Damy radę. Właśnie dużo tutaj tych kóz mieszka. Nie będę ukrywał, nie wiem czemu. Patrzę na to, że na tych górach jest jakaś wieczna śniżyca, która morduje każdego. Ale... ej. A, już chciałem mówić, że coś się zbugowało, ale spokojnie żyje. A jakoś właśnie... tak wracając do tematu, z jakichś tajemniczych okolicznościach po prostu na owce to działa. I uwaga, uwaga, oto nasz rozmówca. Parturnax. Przywódca siwobrodych. Jolok, witaj, Wundunik. Jestem Parturnax. Kim jest? Co przywiodło cię do Strunmach?
mej góry. Przywiódł mnie do tej góry? Weź wiesz, kim tak, jestem. Tak, Wazach. Masz rację, Dovahkiinie. Wybacz mi. Dawno już nie przeprowadziłem z nikim Tin Vak. Uległem pokusie przedłużenia naszej dyskusji. To mieszkać samotnie na górze, skoro tak się uwielbia rozmowy? Evenar, Balok. Wiele jest pokus. Lepiej je negować, niż dawać im upust. Drechni nach kip. Dyscyplina w obliczu słabszych pokus pomaga w kanar negowaniu silniejszych. Nie mędrzyć z niego. Powiedz mi, dlaczego tu przybywasz, Volan? Dlaczego zakłócasz mą medytację? Muszę poznać krzyk smoku grzmotu. Nauczysz mnie go? Cierpliwości. Istnieje obyczaj, któremu musi stać się zadość, gdy dowowie spotykają się po raz pierwszy. Wedle tradycji starsi mają pierwszeństwo przemawiania. No, dawaj. Usłysz moje tłum. Poczuj je w kościach. Sprostaj mu, jeśliś Dovahkiinem. To fajna, delikatna muzyczka, powiem wam szczerze. Okej. Okay. Alu, słowo, czytaj się. Okej. I proszę, za darmo mamy ognisty krzyk. Czyli kolejny sposób na walkę, jeśli mi się łabaczak skończy. Nie jest to mocne, żeby nie było, ale mamy sposób. Pokaż mi teraz, na co cię stać. Przywitaj mnie nie jak ork, lecz jak Dova. O, nie jak ork, lecz jak Dova. Co też pokazuje, że on jednak ma delikatnie, ale zmieniony dialog w zależności od tego, jaką rasą jesteśmy. Jol! Ach, tak! Sosedov Losmul! Smocza krew jest w tobie silna! Już dawno nie miałem okazji podyskutować z kimś z mego gatunku. I się srunie. Ale spokojnie, coś nie koniec. A więc ta wędrówka miała na celu spotkanie ze mną. Niełatwe zadanie dla Zior, śmiertelnika. Nawet dla Dovahsos, smoczego dziecięcia. O co chcesz zapytać? Możesz mi nauczyć smoku grzmotu? A, spodziewałem się ciebie, Prota. Nikt nie przebyłby tak długiej wędrówki dla Tin Vak. Ze starym Dovą? Nie. Ty szukasz broni przeciwko Alduinowi. No niestety. Ci wobrodzi woleliby, gdyby mnie tu w ogóle nie było. Tak. Bardzo mnie chronią. Bahlan Fadon. Nie znam jednak poszukiwanego przez ciebie tłum. Krozis. Moja wiedza tak daleko nie sięga. Twoi pobratymcy,
Joe, śmiertelnicy stworzyli to jako broń przeciwko dowom, smokom. Nasze hadrime, nasze umysły nie są nawet w stanie pojąć jego idei. Więc jak mogę się tego nauczyć? Wszystko w swoim czasie. Najpierw pytanie do ciebie. Dlaczego chcesz zgłębić wiedzę o tym tu? Muszę powstrzymać Alduina. Podoba mi się ten świat. Nie chcę, żeby się kończył. Kruza. Powód dobry jak każdy inny. Wielu myśli podobnie jak ty. Choć nie wszyscy. Niektórzy uważają, że wszystko musi się kiedyś skończyć, by mógł nastać kolejny świat. Może ten jest tylko jajem kolejnego kalpa, kolejnego cyklu, Lein Vokin. Chcesz powstrzymać narodziny nowego świata? Następny świat będzie musiał sam o siebie zadbać. Paz. Rozsądna odpowiedź. Rofus. Może jedynie równoważysz siły, które próbują przyspieszyć upadek tego świata. Nawet my, którzy żeglujemy po prądach czasu, nie widzimy poza horyzont jego końca. Vult setiit los taronis. Próbujący przyspieszyć koniec mogą go odwlec, a chcący opóźnić upadek, przyspieszyć go. Zbyt długo jednak daje już upust swej słabości do przemawiania. Krosis, teraz czas na twoje pytanie. Czy wiesz, dlaczego mieszkam tu, na szczycie Monahan, zwanego przez ciebie gardłem świata? Jakoś nie zdarzyło mi się nad tym zastanawiać. To najświętszy szczyt Skyrim. Zokrvaxdrumah. Wielka góra świata. To tutaj języki, pierwsi śmiertelni mistrzowie głosu, wydały Alduinowi bitwę i ją wygrały. Pomocą krzyku smoka grzmotu. Prawda? Tak i nie. Ignus Nikron. Klęska Alduina nie była ostateczna. Gdyby była, nie pojawiłby się tu, szukając sposobu na pokonanie. Ówcześni Nordowie z pomocą krzyku smoko-grzmotu zdołali poważnie zranić Alduina, lecz to nie wystarczyło. Okmulag Enslad. Wykorzystano Kel, prastary zwój. Dzięki niemu rzucono go w odmęty strumieni czasu. Twierdzisz, że starożytni Nordowie wysłali Alduina w przyszłość? Myśleli, że zniknie, zaginie na wieki. Myje. Wiedziałem, że w końcu się pojawi. Tid-bo-amativ. Czas zawsze płynie naprzód.
No i mamy są konkluzje fabuły. Największe. Mieszkam tutaj. Czekałem przez tysiące ludzkich lat, wiedząc, gdzie się pojawi, lecz nie wiedząc, kiedy. No właśnie. Tid Krem. Jak mam tu pomóc? Czas został tu strzaskany z powodu tego, co starożytni Nordowie zrobili Alduinowi. Jeśli przyniesiesz Kel, ten prastary zwój tutaj, do Tid Ahran, załamania czasu. Mając prastary zwój, którym złamano prąd czasu, może zdołasz przenieść się wstecz na drugi koniec rozłamu. To byłaby szansa na nauczenie się smokogrzmotu od jego twórców. Tak więc tym konkluduje się całe nasze zadanie, nasz główny cel, poznać krzyk i zabić Alduina. Najpierw tylko spytajmy jeszcze, gdzie szukać, po czym kończymy, bo jak widzicie, mamy już 40 minut nagrania. Grozis. Nie. Niewiele wiem o wydarzeniach, które miały miejsce na dole w czasie, gdy tu mieszkałem. Zapewne wiesz więcej niż ja. Esbern albo Aringer mogą coś wiedzieć. Nie Anger, Aringer. Ufaj swoim instynktom, tak. Do waginie. Krew wskaże ci drogę. Dobrze. Drymio Lok, witaj. Tak więc udało się nam właśnie zrobić połowę tego, co chciałem. Tym samym wiemy, jaki jest nasz cel. Wiemy, co musimy zrobić. No ja wam dziękuję za obecność. W następnym odcinku spotkamy się prawdopodobnie w świątyni tej całej niebiańskiej. Już będę pardował w nowym pancerzu. Co dalej się zobaczy. A póki co no to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.